Dobra, to jak jesteście gotowi, to zaczynajmy. Szanowni Państwo, serdecznie witam na dzisiejszej konferencji prasowej. Pani Prezydent Miasta Anna Mieczkowska oraz Pełnomocnik Prezydenta do spraw budżetu obywatelskiego Pani Joanna Pawlak. Pani Prezydent, bardzo proszę. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Przed nami kolejna, piąta już edycja budżetu obywatelskiego. Po raz kolejny mieszkańcy będą mogli zadecydować o tym, jakie inwestycje, jakie działania będą podejmowane w ich najbliższym otoczeniu. Liczymy tu na dużą aktywność ze strony mieszkańców, bo jak pokazuje życie, to od aktywności mieszkańców zależy, czy projekty, które ich zdaniem powinny być zrealizowane w mieście, ale również na osiedlu, mogą być realizowane. No, zależy to od aktywności, czyli od tego, jak uda się zmotywować i zaangażować lokalną społeczność. Do dyspozycji Kołobrzeża przekazujemy wzorem lat ubiegłych kwotę 1 miliona. Ten budżet obywatelski jest ponownie, po raz kolejny, podzielony na budżet ogólnomiejski, na tą część ogólnomiejską, czyli mogą to być realizowane te projekty, które dotyczą więcej niż jednego osiedla, i na część tą osiedlową, czyli każde z 9 osiedli może przedstawić swoją propozycję, oczywiście popartą odpowiednią ilością mieszkańców, podpisów mieszkańców, którzy również zdecydowali się, żeby ten projekt był zrealizowany na tym osiedlu. Chciałabym zwrócić się do Państwa z takim zaproszeniem. Chciałabym poprosić wszystkich Państwa, abyście zastanowili się, co chcielibyście zmienić w najbliższym otoczeniu. Jaki macie pomysł na przykład na organizację jakiegoś wydarzenia i jak byście chcieli wzbogacić przestrzeń publiczną w swoim najbliższym otoczeniu, ale również na terenie naszego miasta. Proszę Państwa, udało nam się w ubiegłym roku zrealizować z 14 projektów, które były przegłosowane do realizacji na 2020 rok, prawie wszystkie. 10 zostało zrealizowanych w całości, 2 zostały zrealizowane w części, 1 jest realizowany wciąż i 1 nie został zrealizowany. Przyczyną niezrealizowania tych projektów była no pandemia, niestety. Nie wszystkie te zadania, które były zaplanowane, mogły być zrealizowane w takim wymiarze, w jakim sobie pomysłodawca zaplanował. I mam tu konkretnie na myśli projekt dotyczący jadłodzielni. Niestety do tego projektu był ogłoszony konkurs ofert, nie zgłosił się żaden z realizatorów. W 2020 roku była realizowana kolejna edycja budżetu obywatelskiego i w tym roku będziemy realizowali jeden projekt ogólnomiejski. To jest budowa skateparku z mini rampą na terenie osiedla Podczele i 4 projekty osiedlowe. W zasadzie mogę powiedzieć, 3 są to projekty dotyczące budowy bądź rozbudowy istniejących już placów zabaw. Projekt na osiedlu Solne Zdroje, zabawowy raj dla dzieci, projekt na osiedlu Radzikowo, jest to strefa malucha na placu 3 pokoleń i na osiedlu Podczele, wymiana infrastruktury sportowej na placu zabaw przy ulicy Grodzińskiej i 1 projekt osiedla zachodniego, to jest oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego Bałtycka Rybacka. Te projekty były głosowane, ta cała procedura była przeprowadzona w roku 2020, 2021 są one realizowane. Natomiast już dzisiaj zapraszamy do zgłaszania kolejnych projektów i od 1 marca uruchamiamy zgłaszanie projektów. Zaplanowaliśmy, że te projekty będą głosowane w czerwcu i pod koniec lipca, mamy tu wyznaczoną datę 27 lipca, będziemy ogłaszali listę projektów, które będą realizowane w roku 2022. Oddaję teraz głos pani pełnomocnik, która Państwu przybliży procedurę. Ta procedura nie uległa zmianie, podobna będzie, którą stosowaliśmy w ubiegłym roku. Natomiast taki był plan, że te głosowania będą prowadzone w pierwszych 2 kwartałach po to, abyśmy mogli, planując kolejny przyszłoroczny budżet, zaplanować już te inwestycje bądź działania dotyczące jakichś wydarzeń w przyszłorocznym budżecie. Pani pełnomocnik, bardzo proszę.
Dzień dobry. Szanowni Państwo, tak jak wspomniała Pani Prezydent, kwota budżetu obywatelskiego jest niezmienna, 1 000 000 zł, z podziałem na projekty ogólnomiejskie i osiedlowe. Projekty ogólnomiejskie jest to kwota 400 tysięcy, projekty osiedlowe 600 tysięcy złotych. Projektem ogólnomiejskim może być projekt, który spełnia potrzeby mieszkańców więcej niż jednego osiedla. Minimalna wartość tego projektu to jest 50 tysięcy, maksymalna 400 tysięcy. I tutaj musi być on podparty 42 podpisami mieszkańców. Jeżeli chodzi o projekt osiedlowy, jest to projekt realizujący potrzeby mieszkańców jednego osiedla. Minimalna wartość tutaj tego projektu to jest 5 tysięcy złotych, natomiast maksymalna jest to kwota uzależniona od dwóch czynników, od ilości mieszkańców danego osiedla oraz od powierzchni. I tak samo liczba podpisów wymaganych na liście poparcia jest również uzależniona od tej liczby mieszkańców. Jeżeli chodzi o podział na poszczególne osiedla, które są w mieście, wygląda ono następująco. Solne Zdroje, jest to kwota 52 320 zł, 3 wymagane podpisy. Śródmiejskie 83 760 zł, 8 podpisów wymaganych. Zamoście 107 520 zł, 8 podpisów wymaganych. Radzikowo 56 100 zł, 4 podpisy wymagane. Lęborskie 80 460 zł, 7 podpisów wymagane. Zachodnie 62 460 zł, 3 podpisy wymagane. Ogrody 94 740 zł, 5 podpisów wymaganych. Rzemieślnicze 12 480 zł, tu jest 0 podpisów. Podczele 50 160 zł i 1 podpis. Szanowni Państwo, to jak Państwo być może zauważyli, zmieniliśmy minimalne kwoty projektów, tak? Tutaj ta wartości projektów przy projekcie ogólnomiejskim jest to kwota 50 tysięcy, natomiast przy projekcie osiedlowym 5 tysięcy złotych. Jest to takie ułatwienie i mamy nadzieję, że ta zmiana zachęci większą liczbę osób do wzięcia udziału w tym budżecie, jak i również to wynika z budżetu ubiegłorocznego, ponieważ było kilka projektów zgłoszonych na ogólnomiejski, które nie spełniało tego kryterium kwoty. Jeżeli chodzi o uprawnienia do wzięcia udziału w całej procedurze budżetu obywatelskiego, są to uprawnieni mieszkańcy naszego miasta, czyli mieszkańcy Pobrzegu. Jeżeli chodzi o projekty ogólnomiejskie, zgłaszają to wszyscy mieszkańcy z poparciem również mieszkańców. Jeżeli chodzi o projekty osiedlowe, to tylko i wyłącznie mieszkańcy osiedla, którego projekt dotyczy, również z poparciem mieszkańców danego obszaru. Tu nie mamy ograniczeń wiekowych, mogą zgłaszać oczywiście osoby niepełnoletnie, jak i udzielać poparcia osoby niepełnoletnie, z tym, że tutaj jest wymagana zgoda opiekuna prawnego. To, co jest również ważne, jeżeli zastanawiacie się Państwo, bo macie kilka pomysłów, który wybrać, to Szanowni Państwo, nie powinniście mieć z tym żadnych obaw, ponieważ każdy może zgłosić, oczywiście zachowując ustaloną procedurę i formę, nieograniczoną liczbę projektów. Tutaj też taki apel do wnioskodawców z poprzednich edycji budżetu obywatelskiego, których projekty pozytywnie przeszły weryfikację formalną i merytoryczną, były poddane pod głosowanie, ale no niestety w wyniku głosowania nie zostały wybrane do realizacji. Szanowni Państwo, te projekty również możecie Państwo zgłaszać. Jeżeli chodzi o formę zgłoszeń, to podobnie jak w roku ubiegłym można wybrać formę tradycyjną poprzez zgłoszenie odpowiedniego formularza, złożenie go w biurze podawczym, które znajduje się w Urzędzie Miasta, z tym, że od razu przypominam, Szanowni Państwo, jest to formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia. Natomiast wzorem również roku ubiegłego jest to możliwość również zgłoszenia poprzez aplikację dostępną na stronie dedykowanej budżetowi obywatelskiemu. Jest to strona www.bo.kolobrzeg.pl. Jeżeli chodzi o dostępność tych formularzy, to one są już dostępne na stronie dedykowanej budżetowi, natomiast to aplikowanie online będzie dopiero uruchomione od 1 marca, tak? Jeżeli chodzi o to, jakie projekty można zgłaszać, to tak jak w latach ubiegłych, są to projekty, które muszą mieścić się w katalogu zadań własnych gminy, muszą być zgodne z przepisami prawa,
Ich kosztorys powinien być oszacowany rzetelnie i kompleksowo, powinny mieścić się w kwocie przeznaczonej na daną kategorię, powinien być ogólnodostępny, możliwy do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. Jeżeli będą to projekty infrastrukturalne, to powinny one być zlokalizowane na nieruchomościach stanowiących mienie gminy miasta Kołobrzeg, jak i również powinny te projekty nie kolidować z obowiązującymi w mieście planami, strategiami, jak i również nie mogą dotyczyć obszarów, dla których na przykład już mamy przygotowaną dokumentację techniczną, jak i również należy pamiętać, że sam projekt zgłoszony, czyli samo zgłoszenie, sam wniosek nie może dotyczyć tylko i wyłącznie wykonania dokumentacji projektowej. Tak jak wspomniała Pani Prezydent, w tym roku rozpoczynamy już procedurę w marcu. 1 marca rusza nabór wniosków. Zakończymy ją 26 marca. Następnie będzie etap oceny formalnej i merytorycznej. Następnie planujemy, że 7 maja będzie opublikowana lista projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania. I tak jak było to w latach ubiegłych, w przypadku projektów niedopuszczonych do głosowania będzie podane uzasadnienie, dlaczego te projekty nie zostały zakwalifikowane i od tego będzie przysługiwało wnioskodawcom odwołanie. Następnie to odwołanie będzie rozpatrywane przez prezydent miasta. Planujemy, aby na początku czerwca te wszystkie już projekty dopuszczone do głosowania zostały upublicznione i wówczas też nastąpi procedura głosowania, która odbędzie się od 7 do 20 czerwca i następnie nastąpi weryfikacja tych kart do głosowania i do 27 lipca powinniśmy już poznać zwycięzcy, tak? Także tutaj gorąco zachęcamy wspólnie, abyście Państwo aktywnie włączyli się w działania związane z budżetem obywatelskim, bo jest to szansa na realizację tego, o czym czasami mówicie Państwo w rozmowach, w różnych środkach przekazu, natomiast tutaj macie Państwo realny wpływ, tak? Jesteśmy tutaj jako urzędnicy do dyspozycji Państwa. Na sam proces zgłoszenia projektów przewidzieliśmy okres 4 tygodni. Teraz jest ten taki okres jeszcze lutowy, kiedy można się jeszcze zapoznać. W związku z tym ponad 1,5 miesiąca jest czasu na to, żeby taki projekt przygotować. Jeżeli będzie Państwo mieli wątpliwości, pytania, zachęcam do kontaktu zarówno telefonicznego, poprzez e-mail, który jest dedykowany. Wszystkie informacje znajdują się na naszej stronie. Uruchomiony został fanpage, również dedykowany budżetowi obywatelskiemu, żeby jeszcze być w bliższym kontakcie z mieszkańcami. Także tutaj te dwie zmiany, czyli realizacja tej procedury w okresie wiosenno-letnim, jak i również obniżenie tych kwot na minimalnych na projekty ogólnomiejskie i osiedlowe, to mamy nadzieję, że to też przysporzy nam więcej osób zaangażowanych w tą całą procedurę. Szanowni Państwo, tak jak wspomniała Pani Prezydent, już rozpoczęły się działania związane z realizacją budżetu ubiegłorocznego. Miejmy nadzieję, że wszystkie projekty w okresie jak najszybszym uda się zrealizować. Co mogę jeszcze dodać? Zachęcam wszystkich do polubienia nowego fanpage'a, jak i również też do zapoznania się z informacjami, które są zawarte na stronie dedykowanej budżetowi. Ja jeszcze raz powtórzę tą stronę www.bo.kolobrzeg.pl. Ta strona została wzbogacona, pojawiły się tam informacje związane z poprzednimi edycjami. W związku z tym tam są zebrane informacje zarówno z budżetów, które były już realizowane na rok 2020 i rok 2021, ale również sięgnęłam do lat wcześniejszych i tam są ogólne informacje związane z budżetem realizowanym jeszcze w starej procedurze 2014-2015. Jeżeli mają Państwo pytania, bardzo proszę, odpowiemy na pewno, bo przynajmniej się postaramy.
Jeśli nie ma pytań, to bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej konferencji. Dziękujemy.